Skąd się biorą bóle kręgosłupa w ciąży? Bóle kręgosłupa u kobiet w ciąży to dosyć częsty temat. Nasila się wraz z rozwojem ciąży. Jest to związane no, ze znaczną deformacją ciała kobiety ciężarnej, z przesunięciem się środka ciężkości do przodu. W związku z tym, że brzuszek wysuwa się coraz bardziej do przodu, to kobieta musi się odchylać do tyłu, żeby cały czas środek ciężkości znalazł się na nad stopami. No i to powoduje inne ustawienie praktycznie wszystkich stawów: kręgosłupa, bioder, kolan, nawet i stóp. Najbardziej cierpi kręgosłup, bo jest on pionowo ustawiony. Jest najczęściej już w jakiś sposób pokrzywiony od ciężkiej pracy, którą kobiety wykonują na co dzień i przed przystąpieniem do ciąży. A jak sobie poradzić z bólami kręgosłupa? żeby sobie poradzić z nimi to przede wszystkim częste zmiany pozycji w pracy, jeżeli pacjentki jeżeli pani pracują. Dobrze jest, jeśliby mąż po pracy mógł trochę go pomasować. Jeżeli to nie pomaga, namawiam na ćwiczenia kociego grzbietu, czyli nadywanie, ustawienie się w pozycji kolankowo- łokciowej i podnoszenie grzbietu do góry wolnymi ruchami i opuszczanie do dołu. Można też sobie przeczytać jakieś czasopismo w tej pozycji, leżące pisemko na podłodze i głowa podparta dłońmi na łokciach i na kolanach, brzuszek sobie swobodnie zwisa i to jest właśnie taka trochę zwierzęca pozycja, która daje możliwość, Kręgosłupowi przebywania w innej pozycji niż na co dzień, czyli w pozycji pionowej. Jeżeli to nie pomaga, trzeba sięgnąć po rehabilitację. Rehabilitacja no to oczywiście masażyści, rehabilitanci, którzy odpowiednio przeszkoleni dla kobiet w ciąży, są w stanie rozmasować wszystkie przykurczone mięśnie i stawy międzykręgowe. Do rehabilitacji zaliczam również chodzenie na pływanie. Pływanie stylem grzbietowym albo znowu przebywanie w wodzie samej daje, daje zdecydowanie odciążenie kręgosłupa i, i jego relaksację. Często pomocnym jest kinezjotaping, czyli naklejanie takich kolorowych plastrów, znanych Panią pewnie z telewizji. Sportowcy mają często ponaklejane plastry, żeby się właśnie wspomagać ich stawy. To samo stosuje się w ciąży. Dają bardzo dużą korzyść, dużą ulgę. Mogą być noszone przez około tydzień, można się z nimi kąpać. Na początku powinien zaklejać doświadczony rehabilitant bądź lekarz ortopeda. Położnicy też już mają. Pewną, pewne doświadczenie w tym, a potem właściwie może pacjentce nakleić to jej mąż. Na pewno zalecam na, po kolei tę drabinkę yy, ćwiczeń, zdarzeń, o których mówiłem, żeby kręgosłupowi jak najwięcej pomagać, bo ulga niestety będzie dopiero po porodzie. Kiedy ból kręgosłupa jest powodem do niepokoju? Zdarzają się bóle krzyża, które mogą być objawem położniczym. Zwykle są to bóle w okolicy kręgosłupa krzyżowego i są zjawiskiem, no tak to trzeba to nazwać, które trwa minutę, półtorej i powtarza się w odstępach 8-10-minutowych. Takie mogą być sygnały skurczów macicy, przedporodowych, przypowiadających albo nawet porodowych, albo we wczesnych ciążach mogą świadczyć o przedwczesnej czynności skurczowej i zagrażającym porodzie przedwczesnym, czyli. Niepokój powinien budzić ból, który trwa minutę, półtorej i powtarza się co 80 minut. Ból stały, trwały, bez przerwy, trwający 20-30 minut, czy nawet godzinę, czy cały dzień, mimo że jest bardziej uciążliwy i bardziej niepokojący, nie jest groźny w następstwach położniczych, nie jest groźny dla utrzymania ciąży. Więc jeżeli są bóle regularne, trwające minutę, koniecznie trzeba szybko reagować i zgłosić się do lekarza, nawet na izbę przyjęć do szpitala.